800 miliardów długu na karku. Tak, to prawda. To jest ponad 20 tysięcy na każdego Polaka. Od najmniejszego tego wózeczku do tego najstarszego. Więc to jest rzeczywiście poważny problem, zwłaszcza, że wydatki na obsługę tego długu w budżecie tegorocznym to już jest 40 miliardów złotych. To jest 2/3 tego, co wydajemy na ochronę zdrowia z pieniędzy publicznych w Polsce. Więc to są gigantyczne pieniądze. Ja nie chciałbym wywoływać wilka z lasu, ale przecież pan minister Rostowski manipuluje statystyką. Cały czas mieścimy się we wskaźnikach, ale tak naprawdę rynki na to coraz trudniej już się nabierają. A na tym 60-procentowym progu ostrożnościowym? Ja już nie mówię o tym progu, ja mówię o wycenie polskich obligacji. Przecież co i rusz, żeby obsługiwać ten dług, musimy sprzedawać obligacje. Minister, 43 miliardy. Tak, minister finansów te obligacje sprzedaje, ale ich oprocentowanie cały czas rośnie. Oprocentowanie polskich obligacji, w tej chwili rentowność, to jest 6,2%. To jest wyżej niż obligacje hiszpańskie. A Hiszpania ma kłopoty. A więc rynki postrzegają nas gorzej niż Hiszpanie, bo chcą od nas więcej za kredytowanie czy finansowanie naszego długu publicznego. Więc to i muszę panu powiedzieć i państwu, że jeżeli ten stan rzeczy będzie się utrzymywał, to naprawdę pojawią się na pewno na jesieni nowe oceny tych agencji ratingowych i rating Polski bardzo ucierpi. A jeżeli ucierpi, to ta rentowność jeszcze się podniesie. Jesteśmy niestety tak na krawędzi. Nie powiem, że tej samej drogi co Grecja, no bo my mamy dług na... Dwie dziurki nad poziomem tak, wody, tak? Tak, to prawda, ale jesteśmy bardzo blisko przekroczenia tego progu i jakakolwiek zawierucha, czy na świecie, czy w strefie euro, uderza w nas rykoszetem, a ponieważ mamy gigantyczny dług, długi takie, że mają przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, to jesteśmy niestety na najlepszej drodze do poważnych kłopotów. A jak pan ocenia ten projekt budżetu na 2012 rok? Czy ja myślę tak, że to jest kolejny właśnie z tych trików medialnych ministra Rostowskiego i tej ekipy rządowej. To znaczy najprawdopodobniej w tej chwili mamy taką wersję budżetu, budżet wersji soft, miękkiej, natomiast na jesień, jeżeli Platforma wygra, czyli na listopad przygotowywana jest wersja hard. To znaczy, ta wersja soft, ja ją nazywam miękką, ale ona dla wielu środowisk jest też trudna do przyjęcia, no chociażby dla samorządów. Jeżeli wprowadzi się te restrykcje w ich wydatkach, to znaczy, że one w roku 2012 i 2013 nie wykorzystają pieniędzy unijnych. A to są ostatnie 2 lata realizacji inwestycji. Jak nie wykorzystują, nie realizują inwestycji, to nie ma także wpływów podatkowych. To nie jest tak, że jak tutaj utniemy, to nie ma negatywnych skutków gdzie indziej. Jeżeli samorząd nie może wydać więcej pieniędzy, to znaczy, że wpływy podatkowe będą oczywiście niższe. Więc to jest bardzo poważny kłopot. Jeżeli popatrzymy sobie na pracowników sfery budżetowej i mamy informację, która jest zapisana w projekcie budżetu, że nie będzie podwyżek płac pracowników sfery budżetowej, 3. rok z rzędu, to jeżeli sumujemy inflację z tych 3 lat, to o tyle realnie obniżyła się wartość, siła nabywcza wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. No, słyszymy o protestujących policjantach, wojsku, służbach celnych, to prokuratorach, sędziach, to oznacza paraliż państwa. Ja nazywam tą wersją soft, dlatego, że w moim przekonaniu wersja hard polegałaby na tym, że nie tylko nie podwyższamy płac, czy nie waloryzujemy emerytur i rent, ale obniżamy ich wartość o jakieś 20%. Tak zrobiono na Litwie, Łotwie, Estonii, bo tam zastosowano drastyczne, liberalne reformy. Można oczywiście zaproponować inne rozwiązania, ale moim zdaniem, jeżeli wygra Platforma, to nie wprowadzi podatku bankowego, który proponował PiS, tylko obetnie wynagrodzenia sfery budżetowej o 15 albo 20%. Bo niestety w takiej sytuacji się już znajdujemy. Jeżeli Komisja Europejska, która żąda od nas, aby deficyt sektora finansów publicznych był obniżony na koniec 2012 roku do poziomu niższego niż 3% PKB, a na koniec 2010 roku mieliśmy 8% PKB, to mówimy o różnicy 5% PKB, a 1% PKB w warunkach polskich to jest 15 miliardów złotych. Czyli w ciągu 1,5 roku mamy obniżyć deficyt sektora finansów publicznych o 75 miliardów złotych cięciami wydatków i ewentualnie podwyżkami podatków. Więc no trochę minister, zabierając z OFE,
troszeczkę zmniejszył tę różnicę. Teraz podwyższając podatek VAT, tak, o 5 miliardów zmniejszył tę różnicę. Wprowadzając tak zwaną regułę wydatkową, twierdzi, że około 15 miliardów także zaoszczędził. W sumie daje to około 30 miliardów. A gdzie kolejne 35? Ich nie ma. W tych posunięciach nie ma. W tym budżecie na 2012 rok już takich oszczędności nie ma. W związku z tym, moim zdaniem, gdzieś tam z tyłu głowy, a może już nawet nie z tyłu, tylko zdecydowanie z przodu, jest ta wersja redukcji płac, redukcji emerytur i rent, obniżenia, fizycznego obniżenia, podwyżki stawek podatku do 25% podatku VAT, zapewne także i innych ruchów, takich jak być może podwyżki stawek podatku dochodowego, być może składki rentowej, która była obniżana za czasów PiS, czyli bardzo drastyczne pociągnięcia. Oczywiście, czy jest alternatywa? Ona jest bardzo trudna. Poruszamy się w wyborach złych i bardzo złych. Moim zdaniem Platforma wybierze rozwiązania bardzo złe, bo sięgnie garścią do płytkich kieszeni. Czyli będzie chciała, żeby za ten kryzys zapłacili ludzie, możliwie jak najliczniejsi, ale ci o niskim poziomie dochodów. Pokazują, jest na szczęście przykład kraju i to jest takie jasne światełko w tunelu Węgry. Przecież wbrew europejskiej opinii publicznej, wbrew całemu temu sektorowi finansów, bankom, pan premier Orban, mając zdecydowaną większość w parlamencie, wprowadził podatek bankowy. Wprowadził podatek od wielkopowierzchniowych sklepów, wprawdzie na 3 lata, od telekomunikacji i sektora energetycznego. I nie powiem, że Węgry, nie wiem, z dnia na dzień wyskoczyły na jakąś ścieżkę rozwoju, ale zrezygnował z pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Węgry poszły swoją ścieżką, mimo tego, że są członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście wywołało to ogromne oburzenie w Unii Europejskiej. Banki ślą protesty do Komisji Europejskiej, skarżą się na Węgry, ale sytuacja budżetu węgierskiego znacząco się poprawiła, więc Prawo i Sprawiedliwość w programie, który zaprezentuje w miesiącu czerwcu, będzie chciało pokazać przynajmniej niektóre rozwiązania węgierskie. Śmiem twierdzić, że Platforma Obywatelska pójdzie rozwiązaniami, które proponuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I to Polacy będą mieli realnie do wyboru w czasie kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Swego czasu pamiętam, że świętej pamięci prezes Narodowego Banku, pan Skrzypek, chciał zrezygnować z tej takiej dla nas obciążającej współpracy z Międzynarodowym Funduszem. To prawda, to była ta linia kredytowa, która ciągle jest. No, ale nie korzystamy nowy na razie. Prezes, pan Belka, przez pana Komorowskiego. Pracownik Międzynarodowego Funduszu Walutowego zdecydował inaczej. Czyli wniosek taki, żeby nie było wersji hard, żeby w ogóle może było lepiej. Wszyscy idziemy głosować. Idziemy głosować i to dobrze głosujemy na Prawo i Sprawiedliwość. Chcę państwu powiedzieć, że wtedy jest szansa, aby interesy narodowe wreszcie ujrzały światło dzienne. Głosujemy dobrze. Ja nie mówię na kogo. Tak, to prawda, pan jako dziennikarz, ja jako polityk namawiam do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista. Zapraszam na jutro, na Polski Punkt Widzenia. Szczęść Boże.